23 września, wspomnienie świętego Ojca Pio z Ewangelii świętego Łukasza. Tetrarcha Herod posłyszał o wszystkich cudach zdziałanych przez Chrystusa i był zaniepokojony. Herod widział to wszystko, jak Jezus gromadzi wokół siebie tłumy. Widział cuda, które zdziałał. Widział to wszystko, co się działo wokół Jezusa. I był zaniepokojony. Przecież był królem. O co był zaniepokojony? O swoją władzę? O to, że Jezus przyjdzie i odbierze mu to wszystko? Chciał bardzo z nim się spotkać, ale nigdy tak naprawdę do tego spotkania nie doszło. Nigdy chyba relacji takiej werbalnej nie było między nimi. Nawet kiedy Piłat wysłał Jezusa do Heroda, to chyba nie rozmawiali ze sobą, Jezus milczał. Dlaczego Herod się bał? Bał się Boga. Człowiek, który ma wiele na sumieniu, boi się Boga. Nie chce Boga tak naprawdę wejść w relację z Bogiem. On wie, że jest Jezus, że jest Bóg. My też wiemy nieraz. Ale boimy się wejść w taką prawdziwą relację, żeby mi Jezus nie powiedział, dlaczego jestem taki. Żeby mi nie wskazał, dlaczego tak źle postępuję i powiedział, zmień się, nawróć, odwróć się od tego, co grzeszne, słabe. Herod się tego samego bał, miał wiele na sumieniu. Święty Ojciec Pio, którego dzisiaj wspominamy, także upominał w sakramencie pokuty tych, którzy do niego przychodzili. Przestań zagłębiać się w swoim grzechu, odrzuć grzech, odrzuć pokusy. Wyganiał z konfesjonału. Przyjdziesz dopiero, kiedy się nawrócisz, kiedy zmienisz swoje postępowanie. Ludzie Boga tak mają. Ludzie Boga są konkretni. Tak jak ojciec Pio dzisiaj. On był konkretny, bo wiedział, że kto posmakuje miłości Boga, kto posmakuje prawdziwej relacji, bliskości z Bogiem, nigdy nie będzie chciał odejść od Niego. Bo prawdziwa miłość jest tylko w Bogu. Bóg jest miłością. Pragnijmy nie tylko wiedzieć o Chrystusie, nie tylko o Nim słyszeć, tak jak Herod, ale pragnijmy realnego spotkania z Nim w Słowie Bożym, w którym do nas to nie przemawia, w sakramentach świętych, w spowiedzi, gdzie dotyka naszych serc, uzdrawia, i w Komunii Świętej, gdzie przychodzi nas i umacnia. Z serca wam wszystkim błogosławię imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Szczęść Boże, dobrego dnia.